Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt. Witam was w kolejnym odcinku Forza Horizon 2 Storm Island. A to jest chyba, tak, myślę, że jeden z trzech ostatnich odcinków. Wydaje mi się, że w tej chwili to, co mam do zrobienia, to jest jeden gauntlet, jedne mistrzostwa oraz jeszcze jedne mistrzostwa, jeden gauntlet, a potem finał, dlatego może cztery. Zobaczymy, ile tego będziemy sobie ogrywać, czy naprawdę będzie taki sens, a może po tym odcinku już przyjadę finał. Nie wiem, zobaczymy jak bardzo mi się będzie podobało, ponieważ trochę już mam dość grania w Fordze, szczerze mówiąc, bo gram w nią od w chuj dawna, od dwa miesiące za jakiś czas. z przerwami. A to już trochę jest, trochę wypuszczonych odcinków. Dlatego zróbmy może tak. Przejdźmy sobie tego gauntleta, myślę na pewno. Zobaczymy, co tutaj będzie mi zaprezentowane. Jak on będzie wyglądał, bo akurat gauntlety są fajne. Gauntlety to jest, powiedzmy, to, dlaczego ja bym był gotów sobie przejść jeszcze kolejne dwa mistrzostwa i przejechać jeszcze jednego gauntleta. Ale szczerze mówiąc, mam już po prostu trochę dość Forzy. Jest przynajmniej jedna inna fajna rzecz, za którą chciałbym się już wreszcie zabrać. Wybaczcie, jeszcze choroba lekko trzyma. Powiedziałem sobie, że nie będę zaczynał Life is Strange na moim kanale, póki nie skończę albo Forzy, albo Saints Row'a. Myślę, że nadszedł czas, żeby powoli kończyć Forzę, ponieważ God Out of Hell trochę zostało, chociaż też mnie już ta gra wkurwia. Troszeczkę już jesteśmy blisko zakończenia jednego i drugiego, dlatego Forzę po prostu nawet bardziej chciałbym zakończyć niż God Out of Hell. I to by mi pozwoliło zabrać się za po prostu inne rzeczy. Jeszcze wychodzi kolejny epizod Gry o Tron, dlatego też powiem wam, że no, sprawa jest prosta. Trzeba się zabrać do roboty. Zobaczymy, jak to porobimy. Może przejedziemy teraz gauntleta i przejedziemy już finał. Kusi mnie taka opcja. Wyścig gauntlet jak dotąd. Jeszcze nie widzieliśmy takiej gwałtownej burzy. Powodzenia. Chuja to zmieni. Jeżeli słyszycie, wiecie, to sobie popijam kawę. Kojarzę ten samochód skądś. Ale mnie tutaj kurwa wyprzedzili wszyscy. Nie, dobra, może nie będę tak śpiewał dziwacznie. Tylko skupię się na tym. Patałachu! No kurwa, powiem wam, że jest dość śliska sprawa. Nie powiem, nie są to najlepsze warunki do jeżdżenia. Znaczy, biorąc pod uwagę, w jakim ja miejscu jeżdżę, czyli Storm Island, to pewnie tutaj organizatorzy się cieszą w pizdu. I ci, którzy tutaj przyjechali, wiecie, bo kochają wyścigi offroadowe, pewnie są podjarani. Jezus Maria, jak mnie swędzi pod okiem. Tak jest. Oj, proszę bardzo, wychodzenie do menu mi licznika nie kasuje. Szkoda tylko kurwa, że zaczynam się wysuwać na ostatnią pozycję i kurwa nie trafiłem. Jezus Maria, nie jest to aż takie kurde proste. Strasznie się ślizgam. Tutaj w tej grze, jak gość mi mówi, że jest strasznie gwałtowna burza, to trzeba to rozumieć tak. Uważaj. Wzięliśmy współczynnik śliskości drogi, albo współczynnik tarcia, i zmniejszyliśmy go w pizdu. Dlatego będziesz jeździł po tej drodze jak normalnie łyżwiarka figurowa po tafli. Jezus Maryja Chryste Panie, jak mnie nosi normalnie. Jak mnie kurwa nosi. Nie, wiecie co, to ja nie widzę już tutaj dużych nadziei. Wypierdalaj mi stąd, no, anuluj. Od początku poproszę, bo to była tragedia od samego początku. Kompletnie złe podejście. Rozpocznijmy to. Może będzie lepiej. Nie chciałem już... Jak już miałem zamiar to zrestartować, to chciałem to w miarę szybko zrestartować, żeby potem nie restartować, nie wiem, z 70% wyścigu. Chociaż nie wiem, ile do tej pory tam przejechałem. Muszę zdecydowanie uważać na swoją prędkość, bo tutaj się masakra dzieje, a ja bardzo nie doceniłem tego samochodu. Już czuję, że jest trochę lepiej, chociaż chuje mnie blokuje. Tutaj nawet ten pieprzony guideline na ziemi nie za bardzo pomaga, ze względu na to, jakie są warunki na drodze. Nie wiem, jak bardzo ten guideline bierze to pod uwagę, powiedzmy, doradzając mi prędkość i trasę, po której powinienem jechać.
Nie no, chyba nawet starać to brać pod uwagę, bo próbuję teraz tak w miarę hamować, jak on mi każe. Jest lepiej. Aczkolwiek czuję, że choroba jeszcze do końca nie odeszła, bo to jest drugi odcinek, który nagrywam. Przedtem nagrałem z Dying Light'a na dzisiaj odcinek. I... no i już mi zaczyna ten głos siadać. Taka prawda. O proszę, idealnie. No i jesteśmy mniej więcej w podobnym miejscu co poprzednio. O Jezu. Ha, pierdolę was wszystkich, jedźcie bez światła. Może się w coś wpierdzielą, no. Aż tak dobrze nie ma, żeby goście bez światła byli w stanie się w coś wpierdzielić. Tylko dlatego, że nie wiem, czegoś nie widzą. Ja tutaj już pięknie jadę, zawijam się normalnie o różne rzeczy. Jestem szósty, tak więc idzie mi po prostu zajebiście. Mam wrażenie, że poziom zaczyna się ostro śrubować do góry. I wysoki poziom trudności przeciwników to już zaczyna być dla mnie trochę za dużo drzewo. Nie, znowu mnie swędzi coś. Muszę się więcej myć. Nie, wait a second, myłem się godzinę temu. Już się mam myć z powrotem. Pojebało cię, skóro? Pory odjebało wam? Dobra. Dobra, tutaj jakieś takie kurwa ślizgi, co by się nie wjebać w drzewo. A Jezus Maria, jak oni w ogóle tam wybombili do przodu, ja skończę szósty jak nic. Albo jeszcze gorzej, jak mnie powyprzedzają zaraz. Zakładam opcję, że odniosę niechlubną porażkę. Aczkolwiek ten skok mi wyszedł całkiem. No kurwa mać! Nie w drzewo. Dobra, zaczynam ich doganiać powoli. Ale już 75% trasy za mną, tak więc to raczej nie maluje się w jakichś, powiedzmy, kolorowych kolorach. Prędzej czerń i biel, i to taka hardkorowa, kurwa. Ty gościu, kurwa, rozjebał znak, gdzie jechać? Jak ja mam teraz wiedzieć, jak jechać? Strasznie się tu o kamienie poobijałem. No zobaczymy, jak mi się tutaj uda normalnie teraz pojechać. Lepiej! Grzmotnąłem w ten znak. Hehehej, zaczynam ich tam w miarę doganiać. Może powiedzmy na tych ostatnich tutaj kawałkach trasy jakoś lepiej mi pójdzie. Zaczynam przeganiać, ale prawda jest taka, że żeby wygrać gauntlet, to ja muszę być kurde w pierwszej trójce, dobrze pamiętam? Coś takiego chyba. Kurwa mać, no i chuj, ślizgam się! Ej, jestem kurwa piąty. Dalekie to było od wyniku, który musiałem uzyskać. A to pech. Wyścigi gauntlet są naprawdę trudne. Spróbuj ponownie, jak będziesz gotowy. Wiesz co, kurwa, ziomuś, ja ci powiem? Wiesz co, ja ci, kurwa, ziomuś, powiem? Wiesz co, kurwa, ja ci, ziomuś, powiem? W dupie cię mam. Zaczynam już denerwować te wyścigi. Denerwować po waflu. Co ja będę se, kurwa, kosił expa, jeżdżąc cały czas tego gauntleta? Nie, dziękuję. Nie chcę go przejeżdżać jeszcze raz, obniżając poziom trudności przeciwników. Ja wiem, co ja w tej chwili zrobię. Ja w tej chwili przejadę finał. I będę z tego powodu bardzo szczęśliwy. Pierdolę ten wasz wyścig. Muszę sobie chyba wybrać jakieś autko, żeby ten finał przejechać. Nie wiem, ale i tak pojadę do warsztatu i zmienię tego jebanego Jurassic Parka na jedno auto, które mi się tutaj zdecydowanie jeździło po prostu najlepiej. Być może już nawet kojarzycie, o którym mówię. Mam nadzieję tylko, że żadne jebane drzewa mi nie przeszkodzą w mojej tutaj podróży. Wow! Nice! O, jakieś drzewa tu widzę, ale na szczęście niewiele. Wow! Dobra. To były w miarę małe drzewa, chociaż na takie nie wyglądały. Hamowanie! Ta, niestety są ludzie, którzy tak hamują. Warsztat i tu mogę chyba... moje samochody właśnie. Gdzie jest ten mój samochodzik, którym ja sobie jeździłem? O Jezu, czy ja muszę przeglądać wszystkie samochody, jakie tutaj mam? O, to jest ten! To jest kurwa ten. Wsiądź do samochodu. Nie wiem, czy finał pozwoli mi przejechać ten finał tym samochodem, do którego ja w tej chwili wsiadam. Mam taką nadzieję. Ale jeździło mi się nim cholernie przyjemnie. Jeżeli tylko dam radę, to chciałbym przejechać nim finałowy wyścig. To jest finał. Zobaczymy, jak to będzie. Ale jeżeli to znowu będzie w jakimś jebanym deszczu, będę się ślizgał normalnie jak pierug po ślizganiu, będzie niemiło. Finał, bitch! Tak, bierzemy tego jebańca.
tak coś czułem, że gra da mi opcję wyboru, ale wolałem nie ryzykować. Wow, nie pada deszcz, o chuj. Ukończ w pierwszej trójce. No, fajnie by było oczywiście ukończyć jako pierwszy, ale ty, gościu, nie ma wnętrza auta. Dobra, udało ci się wziąć udział w wyścigu The Island Tour. Teraz wszystko sprowadza się do jednego. Czy sprostasz temu, co cię czeka? No, zobaczmy, jak tam będzie tutaj na wyższym poziomie trudności przeciwników. Zobaczymy w ogóle, co to będzie, kurwa, za wyścig, bo ja nawet nie wiem, no. Jak na razie, to bardziej, kurwa, jest wyścig powietrzny niż samochodowy. Ale dobra, ślizgam się w miarę w kontrolowany sposób. Już, kurwa, mam mnożnik z kosmosu. To oczywiście też standardowo, jak w podstawce, jest wyścig, który jest praktycznie objazdem po większości mapy. Wow, damn! Jej, jak ty jedziesz! Patafiancie! Nie wjeżdżać we mnie, kurwa! Taki ładny mnożnik, taki ładny mnożnik, hej. Damn! Nie będę, kurwa, hamował tam, gdzie wy hamujecie. Ja będę hamował waszymi samochodami. Fajna muzyka mi się przy okazji tutaj włączyła, to mi się podoba. O, pięknie! O to chodziło. No, 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 kurwa. O, ten jebany gościu jest, kurde, niezły. Nie, co ja gadam, on ma po prostu, kurwa, lepszy samochód. Nie wiem, czy sobie nie anulowałem właśnie tego przejebanego mnożnika tą cofką. Ale szczerze, I don't give a fuck anymore. Za bardzo się tutaj nie wyrobiłem. Mogłoby być cienko. Pięknie. Suko, mój zielony Hulk samochód cię pokona. Potężny jak Hulk, zielony jak Hulk. Zajebisty jak, kurwa, Tivur. O. A ślizga się jak pierog. Wiecie, do czego ja nawiązuję. Ślizgaj pieroga. Turlaj dropsa. Inne takie, takie. Nie udawaj Freda. Dobra. Perfekt. Wyprułem na pierwszą pozycję. Teraz tylko tą pozycję utrzymać będę... Aha, to kurwa, dwa okrążenia są tutaj jeszcze. Tego drobnego faktu nie zauważyłem przed chwilą. Nie zauważyłem też, że ten zakręt jest trochę ostrzejszy niż mi się wydawało. Tak, możecie mi pisać, że dużo cofam czasu, I don't fucking care, chcę już skończyć tą grę. Fajnie się grało, ale każda gra po jakimś czasie musi się znudzić. Dla mnie ten czas nastąpił właśnie teraz. Nie jestem aż takim niestety maniakiem samochodówek, żeby grać w nią aż tak długo. Muszę normalnie przestać na chwilę gadać, bo gardło mi wysiada. Kaszleć mi się chce. Bitch. I to dwa okrążenia, to jednak nie jest za bardzo takie jak wyścig z podstawki. Tam to był jedno ogromne okrążenie, tutaj dwa mniejsze. Bo też prawda jest taka, że to nie jest wokół calutkiej tej wyspy. Nice. Ładne rzeczy się tu dzieją. Żebym tylko nie wypierdzielił samochodu do góry nogami, to będzie git. Skok! Damn! I like this. I to jest, kurde, fajny, ładny wyścig, a nie to gówno w gauntlecie, którym jechałem przed chwilą. Nic nie widzisz, nic nie sterujesz. Zero frajdy z grania i oglądania. Drzewa. Kurwa mać, to się nie uda. Nie ma się co srać, bo zawsze mogę zostać władcą czasu. Ta, trzy cofki, to jest... poziom profesjonalny. Bez cofek w tym wyścigu, znaczy w tej grze, to ja bym był kurwa nikim! Czemu ja tak mało hamuję do chuja? Czy ja przejechałem przez ten punkt? Chyba nie. Chyba go ominąłem, za bardzo bokiem. Jezus Maria, jak mi chujowo ten zakręt idzie, a tak ładnie normalnie do tej pory szło. O, nie wjechałem w drzewa! Osobisty sukces. Na szczęście tamci też dość muszą po hamulcach tutaj dać. No, sweetaśnie, o to chodziło. Żeby to po drodze jechał, lepsza przyciepność. No, rapery! Dobra, punkt kontrolny, ale gdzie jest, kurwa, meta? Znaczy, meta okrążenia, powiedzmy. Gdzie jest meta? Feta jak ta peta.
Dobra, mamy chyba koniec pierwszego okrążenia niedługo. God damn it. Nienawidzę chorować, naprawdę. Mało której rzeczy nienawidzę bardziej jak chorować. A jeszcze Paris Hilton. Dobra, nie jest źle. Czas na super jump podają! Big bitch! Woohoo! Jebane manewry w powietrzu, to jest to. Tutaj jakieś takie mini górki mi pokazuje i każe mi przed nimi hamować. Wiecie co ja myślę? Ha, 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 ha. O to co myślę. O hamowaniu przed tymi górkami. Tutaj za to chętnie zahamuję. Podoba mi się to, że tutaj do ważniejszych wyścigów nam się z automatu odpala ten. Stacja z muzyką klasyczną. Fajnie to się zgrywa i nawet pasuje do siebie. Dobrze, kurwa, licznik mi się trzęsie normalnie jak mój pitok w gaciach. Jezu, jak ja tutaj pojechałem. Tragedia, jeszcze mnie na wyprzedzają tutaj zaraz. Ale te, dat licznik doł. Proszę bardzo, nowy rekord życiowy, to mi się podoba. Chyba normalnie drugą zaletę odblokowałem w trakcie tego wyścigu. Jeden wyścig, kurwa. Aż, kurwa. A nie, tutaj to wszystko przez to, że jechałem pod górkę. A fucking kurwa. Nic nie umiem grać w tę grę. Ten za mną mnie strasznie goni, zaraz mnie normalnie przegoni. Aż nie będzie takie fajne. Ale może tutaj dam radę wyślizgać go. Powiedzmy z tej jego tutaj zagrażającej mi pozycji. A idealnie wzięty normalnie, na ślepo punkt. I like this. O, dobrze. Przez krzoki, pitoki. Kurde, ten jebaniec za mną naprawdę się trzyma całkiem, kurde, blisko. On chce na mnie wywrzeć, wiecie, presję psychologiczną, to jest znany motyw. To mam, robię tak samo z moimi wykładowcami, wiecie, mówię, że jak normalnie nie dadzą mi dobrej oceny, to ja zgłoszę ten nasz tutaj relację, powiem, że mnie zgwałcił i tak dalej. I to zawsze działa. Myślicie, że jak ja się na studiach utrzymuję i jeszcze YouTube'a robię w tym samym czasie? Nie ma chuja, ja nie mam czasu na naukę. Nauka to u mnie, to jest, wiecie, synonim czego innego. Przekonywania wykładowców. Znaczy, same normalnie kobiety u mnie wykładają, takie, wiecie, młode, dwudziestki. Tak. Zosia, nie słyszałeś tego. O, penis! Kole, znowu ten sam zakręt, znowu, kurwa, będę cofał 15 razy. Teraz po prostu wiem, że muszę tutaj ostro, ostro wyhamować. Bo nie dość, że z górki to jeszcze taka 90 chamska. Ale dobra, nie jest źle. Nie stracić tej teraz pozycji po prostu w głupi kurwa sposób trafiłem w mur. Pewnie z wyższą prędkością wyszedł z tego zakrętu, ale może tutaj na drodze go pokonam. Na drodze do zwycięstwa. A kurwa, zaraz mnie wyprzedzi. I kurwa, nie było tutaj przecinkiem, to było wyzwisko. O chuj, jak ja pojechałem. Tutaj jest zakręt. Niedobrze. O jebany! Nie, no nie, no 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 nie, no no nie, no nie, no nie, nie, to jest zaraz kurwa finisz okrążenia. O, normalnie tutaj jest w bardzo niebezpiecznej pozycji. Zakończenie. Bye bye, bitch! Ta jest. Ha, pitoki nawet jeszcze nie dojechały. No nie powiem. Milion kredytów za to, to całkiem fajny wynik.
Tak jest! Jesteś zwycięzcą wyścigu The Island Tour. Wyścigi na wyspie były wyjątkowo trudne, ale ty byłeś najlepszy. Nieźle. Jak na razie, to wychodzi na to, że jestem najlepszy we wszystkim. Czyli wszystko się zgadza. No to co, ludzie? Myślę, że to jest godny moment, aby zakończyć serię ze Storm Island i w ogóle Forza Horizon 2 i pożegnać się z tą grą. Wow, o, było ciekawe. Pożegnać się z tą grą, gdyż myślę, nadszedł już czas, aby zakończyć się w nią bawić. Oczywiście, jeśli wyjdzie Forza Horizon 2, to możecie się jej u mnie spodziewać, ponieważ jest to naprawdę produkcja godna uwagi. Dlatego jeżeli wyjdzie kolejna część, to na pewno rzucę na nią okiem. A tymczasem dziękuję wam za oglądanie wszystkich filmów z Forzy Horizon 2 oraz dodatku do niej. Mam nadzieję, że wszystkie się wam podobały jednakowo. Trzymajcie się i do zobaczenia w innych grach. Pa, pa!